Dzień dobry kochani, dziś wideo, na które myślę, że większość z Was czeka, ponieważ będzie dziś o zapachach idealnych na jesień, na taki okres przejściowy, ale też na taką piękną, siarczystą, złotą polską jesień i też na taką pluchę, nie okłamujmy się, nie wszystko złoto, co się świeci, każda pora roku ma swoje plusy i minusy, jesień również, nie pamiętam, abym kiedykolwiek miała aż tyle zapachów na jakimkolwiek zestawieniu, ponieważ uważam, że w swojej kolekcji mam najwięcej zapachów właśnie idealnych na jesień. Kocham zapachy bursztynowe, waniliowe, ciepłe, ale też soczyste, otulające, kobiece i przede wszystkim takie, które projektują i zostawiają po sobie ślad. Nie tyle co taki wielki, długi ogon, ale na pewno dają znać otoczeniu. Więc jeśli jesteście ciekawi, jakie zapachy są według mnie idealne na jesień, no to serdecznie zapraszam. Zacznę od nowości w mojej kolekcji, czyli Rubrock Theorem. Powiem Wam, że gdy pokazałam ten zapach Wam tutaj, ale też na TikToku, oszaleliście, zaczęliście kupować zapachy z mojego polecenia i właśnie każdy był zachwycony tym zapachem. Więc coś jest na rzeczy. To jest odpowiednik, oczywiście jest to zapach arabski, zapachu My Way Giorgio Armani. Najbardziej podoba mi się w nim to, że on jest tuberozowy, trochę taki właśnie ulepny, słodki, ale jest w nim bardzo dużo kwiatów i takiego właśnie otulenia, czegoś, do czego chciałby się lepiej przytulić. Zapach uważam, że głośny, dający o sobie znać, więc nie powiedziałabym, że jest to zapach idealny na każdą z okazji, przede wszystkim do biura, do pracy, ale na jakieś takie ważne wyjście i przede wszystkim na randkę, choć nie jest to bardzo uwodzicielski zapach, no to jest to zapach idealny. Jestem w nim zakochana, jeszcze jest on w fazie trochę oszczędzania przeze mnie, buteleczka jest bardzo ciężka, masywna. No i naprawdę polecam. Theorem Rubrock Eau de Parfum 70-80 zł i macie taką butelczynę, która starczy Wam naprawdę na długo. No i myślę, że nie tylko Wy, ale otoczenie też będzie lubić ten zapach. Również zapach głośny Latafa Confidential Private Gold. Można by powiedzieć, że odpowiednik i zamiennik Erba Pury od Xerjoff oraz Tiziana Terenzi Kirke. Bardziej nawet powiedziałabym, że Tiziana Terenzi Kirke. Bardzo dużo się w nim dzieje, jest dużo soczystości, dużo morskości, dużo też takiego plastiku, powiedziałabym, i dużo, dużo, dużo słodyczy. Zapach niewątpliwie projektujący, zostawiający za sobą ogon i też zapach dosyć trudny, więc zaczynam trochę od trudnych zapachów, który nie powiedziałabym, że jest dobry do pracy, ale on ma w sobie coś takiego, co czyni go niezwykle uniwersalnym i mam tutaj na myśli każdą porę roku, bo latem jest on fajnie orzeźwiający, zimą on ma w sobie tą moc, jesienią on właśnie projektuje i wodzi za nos, a wiosną jest po prostu taki wesoły, skrzeczący i iskrzący. Zwracam jednak uwagę na to, że jest to kompozycja no dosyć trudna i główny akord, który ja wyczuwam, słuchajcie tutaj, to są takie żelki, takie trochę syntetyczne, słodycze, nuty takie, wiecie, owocowo-gurmondowe i na nie Was wyczulam, bo one po prostu od razu pojawiają się w trakcie i wąchania, i aplikacji. Po czasie oczywiście ten zapach na ciele robi się bardziej otulający i ciepły. Zmieniłam troszeczkę kadr, abyście mogli podziwiać te zapachy, no i mam nadzieję, że tak będzie chyba też dla Was ciekawiej. Następny przyjemniaczek, powiedziałabym, zapach, który jest bardzo funkcjonalny, dosłownie, uniwersalny i dobry na każdą porę roku i okazji, ale przy tym trochę nijaki i na pewno nie chciałabym go mieć dłużej w swojej kolekcji, ale niezwykle się cieszę, że było dane mi go przetestować, mianowicie jest to zapach Eclat Amour, oczywiście Oriflame. Bardzo klasyczny, elegancki, kobiecy, ale taki spokojny. Jeśli po prostu boicie się, że jakiś zapach komuś się nie spodoba z Waszego otoczenia, albo że po prostu będzie boleć Was głowa, nie będziecie sobie mogli poradzić, no to to jest chyba wybór dla Was.
On nie zawadzi, nie zaszkodzi, ale też nie wnosi nic odkrywczego. Kwiatowy, trochę wanilii, piżma, takiego mydła. No, do pracy, do biura, jak znalazł. I też przystępna cena. Ale parametry, no niestety liche. Skoro jesteśmy przy zapachach katalogowych, no to mam tutaj dla Was Avon Lux i to jest Premier Lux. Bardzo ładna buteleczka, no już wskazująca właśnie na takie chłodniejsze pory roku. Zapach bardzo vintage'owo-kwiatowy. Powiedziałabym, że jest tutaj dużo właśnie żółtych kwiatów, dużo ciężkości, dużo piżma. No, nie jest to zapach dla każdego, jednak ma w sobie dużo uroku, bo on właśnie jest taki elegancki, wyniosły. Powiedziałabym też, że idealny na Wigilię, na takie wyjątkowe spotkania w gronie najbliższych, ale też na imprezy. Dużo ciepła jest w tym zapachu, otulenia, ale ma taką nutkę, która już sprawia, że boli mnie głowa. Zgaduję, że jest to paczula, bo ja na paczule często tak reaguję. Zapach raczej powiedziałabym dla osób, dla kobiet starszych, takich ceniących sobie vintage'owe, bardzo złożone kompozycje. No i ten zapach naprawdę wodzi za nos. Gdy moja mama go zakłada na siebie, to po prostu słuchajcie, jest tutaj ogień. Ogień w domu. I zapach arabski, który jest bardzo ciekawy i go lubię, ale trochę mam z nim problem. Mianowicie Rasasi Abiyan, Purfen. Dużo maliny, cytryny w otwarciu i piżma. Raczej zapach jednonutowy, taki, który jest jednostajny, ale ta mydlaność pięknie się wybija i on naprawdę ma nieziemskie parametry. Naprawdę zostawia ogon, po prostu powiem Wam szczerze, że sami Wy czujecie ten zapach cały czas na sobie. Bardzo mi się to podoba, super utrzymuje się tak we włosach, na ubraniach. I to, co sprawia, że ten zapach jest idealny na jesień, to taka trochę ciężkość i nostalgia. On nie jest taki płaski, mimo że jest jednonutowy. On, wydaje mi się, że na każdej skórze pachniałby zupełnie inaczej. U mnie robi się bardziej słodki i właśnie taki piżmowo-malinowy, ale wiem, że na mojej mamie ten zapach to jest jakaś szalona, jakieś szalone oblicze paczuli. Niebywałe doświadczenie. Wiem, że jesień cechuje się takimi zapachami dosyć ciepłymi, ciężkimi, bardzo waniliowymi, ale uważam, że Chloe Nomad zasługuje tutaj na swoje 5 minut, dlatego że nie zawsze, nawet jesienią, mamy ochotę na coś ciężkiego. Chcemy, aby po prostu dodać sobie energii, takiej witalności, odświeżenia, też aby zawsze mieć pewność, że zapach będzie odpowiedni i wskazany na daną okazję, na przykład rozmowa kwalifikacyjna, ważne wydarzenie w pracy, ten zapach jest niesamowity. To jest moje drugie opakowanie, jestem w nim zakochana, super parametry, super trwałość i powiedziałabym, że im chłodniej, tym on jest głośniejszy. Naprawdę serdecznie Wam polecam Chloe Nomad. Naprawdę bomba. Bomba, bomba. Będąc w tematach jesiennych zapachów, to uważam jest hit, czyli Elisab Le Parfum Lumière. Ach, dużo bursztynu, dużo wanilii, dużo takiego kwiatu pomarańczy, bergamotki, ale też dużo paczuli takiej ziemistości, trochę pieprzu, pikanterii. No zapach naprawdę ma moc, ma parametry i on jest wyrafinowany. Bardzo, ale to bardzo widzę ten zapach na imprezach pod tytułem już wspomniana Wigilia, święta, jakieś takie wydarzenia w gronie najbliższych przy stole, kiedy chcemy po prostu pokazać, że nam zależy. Myślę, że to najlepiej ujęłam, jak tylko mogłam. Czasami mamy takie okazje, kiedy chcemy wszystkim pokazać, że ubraliśmy się właśnie dla nich, że nam zależy na tym, aby ten czas
wyjątkowo spędzić, ten zapach właśnie tak odbieram. Nie powiedziałabym, że jest to zapach jakiś mega, mega, mega na imprezy okolicznościowe, bo on ma w sobie trochę takiego smutku i nostalgii i wydaje mi się, że jest to super alternatywa, mimo że nie jest to zapach taki sam, do Mon Guerlain od Guerlain i słuchajcie, alternatywa dla zapachu Coco Mademoiselle Chanel. Po prostu, jeśli chcemy takiej wyjątkowości, czegoś wyższych lotów, czegoś magicznego, no to jest niebywały zapach i też przepiękna buteleczka. A jesienią mam wrażenie, że wybijałyby się tak pięknie białe kwiaty i po prostu byłoby tak, no naprawdę magicznie. Coś na co dzień, coś, co nie zawadzi nikomu, coś, co każdemu się spodoba. Niewątpliwie jest to zapach chyba najczęściej widziany przeze mnie w toaletkach bliskich mi osób, kobiet, czyli Avon Little Black Dress. I właśnie ten flakonik wygląda jak taka jesień, jak taka mała czarna do beżowego trenchu. Piękny, ale też taki nieodkrywczy zapach. Po prostu do pracy, na co dzień, jeśli chcemy pachnieć elegancko, choć jest tutaj też dla mnie taka doza trochę flirtu i uwodzenia. Bardzo lubię cyklamen w zapachach, tutaj on jest, oraz śliwka. I śliwka właśnie wprowadza trochę flirtu. Myślę, że ten zapach z powodzeniem obroniłby się na jakichś randkach, ale nie oczekujmy, proszę, od tego zapachu, że po prostu spadną nam kapcie. On jest okej, przystępny cenowo, zapach katalogowy. Ale efekt wow na pewno osiągniemy Lancôme Poem. Nie jestem fanką tego zapachu, ale no trzeba mu oddać to, że on jest naprawdę jakiś. Wiem, że jest coraz trudniej dostępny i też wiem, że zasłużył sobie naprawdę na ogromną uwagę, bo jest to zapach niezwykle otulający, ciepły, bursztynowy, taki karmelowo-waniliowy, ale też z taką dozą ogromnej ilości kwiecia, co też może powodować bóle głowy. Na pewno jest tu paczula. I powiem Wam szczerze, że moja mama, gdy zakłada ten zapach, po prostu tam wszystko gra. I niewątpliwie jest to zapach dla starszego grona moich odbiorców, ale oczywiście ja też założyłabym ten zapach i też pachniałabym ok. No tylko po prostu chcę Was tutaj jakoś nakierować, że jest to kompozycja bardziej vintage'owa, taka niekoniecznie w obecnych trendach. Za to w obecnych trendach jest Prada Paradox Intense. Lubię, bardzo lubię właśnie te klimaty. I powiem Wam, że niewątpliwie jestem fanką zwykłej Prady Paradox, tej pierwotnej, podstawowej. Tutaj to intens sprawia, że ten zapach jest bardziej waniliowy. Ma dodatkowo w składzie, słuchajcie, dużo takich związków chemicznych, które wprowadzają taki efekt trochę dymu, nie tyle co kadzidła, ale czegoś takiego właśnie kaszmirowego, otulającego, bardziej złożonego. Dodatkowo to otwarcie nie jest już takie świeże jak w zwykłej Pradzie. Odsyłam Was, słuchajcie, do filmiku, który niedawno nagrałam odnośnie porównania zwykłej Prady i Prady Paradox Intense, zwykłej Prady, tej podstawowej Paradox. To otwarcie nie jest już takie świeże, kwiatowe, nie ma tu bergamotki, ale neroli daje radę. Naprawdę super zapach na imprezy już okolicznościowe, na randki, kiedy chcemy projektować zapachem, ale też mieć pewność, że będziemy naprawdę mieć na sobie ten zapach przez dłuższy okres czasu. No jest to niewątpliwie hit. Warto się tutaj zakręcić, jeśli lubicie zapachy no w tych obecnych trendach, niewątpliwie. I coś, co nie wiem, czy jest w trendach, ale słuchajcie tutaj, może poprawię. Coś, co niewątpliwie jest jakieś i też niewątpliwie różne mogą być odbiory tego zapachu. Mianowicie lalik ametyst. Dlaczego pokazuję Wam ten zapach? Dlatego, że on ma w sobie dużo owoców leśnych i dużo takiej świeżości połączonej z deszczem. Kiedy wącham ten zapach, to mam
Przed oczyma las, taki świeżo po deszczu i owoce właśnie leśne, które zrywam. Ale ten zapach może wybrzmiewać bardzo kwaśno. Może być taki cierpki. I dużo zależy też oczywiście od pH skóry i też od pory roku. Wydaje mi się, że ten zapach, albo inaczej, ja to wiem, pięknie wybrzmiewa, kiedy jest już trochę niższa temperatura, ale jeszcze gdzieś tam przedziera się słońce lub zupełnie odwrotnie, kiedy jest właśnie tak parno, kiedy jest wilgoć, dużo deszczu, no to ten zapach również pięknie się tak wybija przez te właśnie takie wilgotne niuanse. On staje się taki właśnie słodki, owocowy. No i darzy ten zapach ogromnym sentymentem, ponieważ jest to grawer. Uśmiechnij się, Eryko, otrzymałam ten zapach w prezencie na święta. I no, jest on czymś ciekawym. Tego nie można mu odebrać. Następnie zapach Oriflame, Dare to Shine, tak wygląda. I jest to zapach bardzo słodki, bardzo soczysty, nawet powiedziałabym, że trochę męczący przez tą swoją słodycz. Niewątpliwie jest to zapach już tak bardziej na co dzień, na przykład na wyjście do restauracji, na trochę nawet i randkę. W pracy uważam, że on by zamęczył nie tylko noszących, ale też osoby dookoła. Przystępny cenowo, jednak nie jest to zapach bardzo odkrywczy, taki, który no, powala. Jeśli chodzi o trwałość i projekcję, to przez to, że on jest właśnie trochę taki ulepny, no to trwa gdzieś takie 4-5 godzin bez problemu. I jeśli chodzi o projekcję, to on tej projekcji zbytnio nie ma. On raczej jest bliskoskórny, ale no tak jak Wam wspomniałam na początku, bardzo słodki i musicie mieć naprawdę ochotę na coś takiego. Ja nie zawsze mam ochotę na taką słodycz. On trochę, wiecie co, zakrawa o latafę jare. Jest dużo właśnie takich nutek gourmand i trochę plastikowych. No mam takie mieszane uczucia co do niego, ale ma swój urok tutaj bez dyskusji. Następnie dwa zapachy od marki Flow Perfumes. 98 i 83. 98 to jest odpowiednik Flower Bomb Victor and Rolf, więc tutaj na pewno nie macie wątpliwości, dlaczego akurat ten zapach. Oraz 83 jest to odpowiednik Lancome Miracle. Zdecydowanie bliżej mi do Flower Bomb. Niesłychany. Jeśli chodzi o właśnie taką porę roku, kiedy robi się chłodniej. Mam ostatnio taką fazę na ten zapach. Zobaczcie, ile już zużyłam. Bardzo słodki, waniliowy, ale też kwiatowy. I wszystko jest jak gdyby idealnie zbalansowane. Tyle samo kwiecia i tyle samo wanilii. Flower Bomb podstawowe testowałam w perfumerii. Niezwykle mi się podobał i uważam, że jest to bardzo godny zamiennik w bardzo przystępnej cenie i też ma świetne parametry. Na włosach, na ubraniach trwa dobre 2 dni. I to nie są jaja z mojej strony, naprawdę. Dodatkowo, jeśli chodzi o projekcję, to też ten zapach po prostu otrzymuje tyle komplementów. Moja mama jest jego ogromną fanką, gdy tylko mam ten zapach na sobie, ciągle mi mówi, jak coś tutaj ładnie pachnie. Także daję o sobie znać i naprawdę jest to zapach no niezwykle ciekawy. Ale 83 już jest bardziej takie spokojne, nostalgiczne. Wydaje mi się, że będzie dobre na takie wyjścia do restauracji, trochę nawet i do pracy. Jest on raczej taki dystyngowany i ułożony, tak bym go opisała. Troszeczkę nutki vintage i troszeczkę też, słuchajcie, takich klimatów, nie tyle co babcinek, ale przez obecność takiej róży jest on po prostu bardziej taki nostalgiczny, taki no niepowalający, wiecie o co mi chodzi. Ale czasem potrzebujemy takich zapachów, które będą bardzo eleganckie, ułożone, bezpieczne. I tak właśnie odbieram ten zapach 83 od Flow Perfumes. Zresztą tak samo odbieram Lancome Miracle. I chcę pokazać Wam na koniec zapach, mam tutaj na myśli już pełnowymiarowy zapach, bo jeszcze mam dwa takie malutkie. Giordani Gold Essence Blossom Oriflame. Mimo że nazwa Blossom wskazuje na rozkwit, na kwiaty, on byłby super na wiosnę, ale myślę, że jesienią pięknie
Ułagodzona zostałaby właśnie ta jego kwiatowość i nuty zielone, których ja nie cierpię. Jest tutaj, słuchajcie, dużo kwiatów, kwiat pomarańczy, na pewno pojawia się też neroli, jaśmin, ale to, co ja w nim cenię, to taka drzewność. Niestety skończyła mi się esenza ta pierwotna i esenza na jesień to jest po prostu marzenie. Mam Blossom, jak zużyję Blossom, to kupię sobie esenzę, to już postanowiłam, sama ze sobą uzgodniłam. Zapach esenza Blossom od Oriflame jest dla mnie czymś nieodgadnionym i nieuchwytnym. Ma tak mocną projekcję i parametry, może parametry nie tyle, ale projekcji tak, że jest on dla mnie chwilami nie do przejścia i męczący, ale gdy on się tak uspokoi i ułoży na skórze, albo na ubraniach, czy we włosach, to ja mam takie, co to jest? Co to jest? To jest zapach wart miliony. I on ma takie dwie fazy. Od takiego jakby nie do końca jeszcze zblendowanego zapachu, po zapach wart miliony. Czasami jest dzień, kiedy ja jestem w odbiorze tego zapachu gdzieś tak pomiędzy. Czasami jest tak, że nie mogę go znieść przez taką skrzeczącą, zieloną nutę, ale są momenty, kiedy te kwiaty się tak ułożą, że ja po prostu zdejmuję kapcie przed tym zapachem i jestem szczęśliwa, że mam go w swojej kolekcji. No, zapach niewątpliwie jakiś i nie powiedziałabym, że jest to zapach idealny dla każdego, bądź zapach idealny na prezent. Tu już trzeba być pewnym tego zapachu i jest to moje ogromne zdziwienie, ponieważ znając i kochając Jordani Gold Essenza, to podstawowe, byłam pewna, że nieważne jaki flanker kupię, będę również zachwycona. No i trochę się zdziwiłam, bo jest to zapach trudny. To jest chyba najlepsze określenie, trudny, ale projekcja, no coś niebywałego. Teraz troszeczkę zmieniam klimat, powiem, to jest roller. Ortigia Aragonia Perfume Oil. I jest to taki konkretny zapach. Powiedziałabym, że jest tutaj właśnie nutka geranium, bo akurat geranium mam teraz w swojej kuchni, rośnie, słuchajcie, w doniczce na parapecie i wiem już, jak pachnie geranium na 100%. Więc jest tu taka nutka geranium. Dużo takiej ziemistości patchouli, ale jest też trochę takiego kwiatu pomarańczy, neroli, bergamotki, czegoś białego, kwiatowego. I jest to zapach naprawdę tak trwały, że o matko, nie wiem kiedy będę na tyle odważna, aby go nałożyć w większej aplikacji niż, słuchajcie, takie coś. Bardzo trwały zapach. Jeśli nie lubicie się psikać, jeśli wolicie się czymś posmarować i mieć pewność, że będziecie po prostu pachnieć non-stop, naprawdę przez kilka dni, to jest to zapach dla Was. Ortigia Aragonia. Słuchajcie, no to jest dla mnie, sfokusuje się, czy się nie sfokusuje, nieważne. To jest dla mnie fenomen. Jak można aż tak mocno pachnieć? Ale moja siostra mi tłumaczy, że jest to, słuchajcie, zapach włoski, właśnie stworzony po to, aby ciągle projektować tym zapachem, ale też nie psikać cały czas go na skórę. No i ma to sens. Mam tutaj próbkę, wstawię Wam zdjęcie. Chloe Nomad Nui Egypt Eau de Parfum, czyli ten flanker Chloe Nomad, tylko że z dodatkiem niebieskiego koloru. No i tak nie ukrywam, że ten niebieski mi w głowie zawrócił. Nie, no żartuję. Najbardziej w głowie zawrócił mi zapach, który jest tym, ale z dodatkiem, słuchajcie, tararara, tego. Poem Lancôme połączone z Chloe Nomad. Tak odbieram tą wersję Egypt. Powiem Wam, że jestem w szoku, że mi się tak spodobał. I historia jest taka, że mój mąż najpierw chciał mi kupić właśnie ten, ale stwierdził, że dobra, nie będzie szalał, skoro podstawowe, to podstawowe. I teraz tak sobie myślę, że może kiedyś właśnie ta wersja, ten flanker do mnie wpadnie, w moje posiadanie, bo jest w nim dużo ciepła, dużo otulenia, dużo kwiecia, dużo złożoności. Jest oczywiście ta świeżość takiej bergamotki,
ale niewątpliwie jest to zapach już bardziej wodzący za nos. Nie jest tak elegancki oczywiście i dystyngowany jak Chloé Nomade, ale no jest niezwykle uwodzicielski. Trochę jak taka Kleopatra, bardzo mi się podoba, zaskoczył mnie sobą. I wiecie, kiedy mi się go najlepiej stosowało? Na letnie wieczory. I uważam, że to czyni ten zapach idealnym na jesień, kiedy temperatura spada, kiedy już jest trochę taka wilgoć w powietrzu, kiedy ten zapach może po prostu na skórze ewoluować, projektować, no i niewątpliwie przyciągać, bo on jest takim, no, łapaczem. I jeszcze, słuchajcie, zapomniałam o dwóch bardzo jesiennych zapachach, mianowicie Gloria Vanderbilt, Minuit a New York i to jest tak ciekawy i tak złożony i jednocześnie tak trudny zapach, że nawet nie wiem, jak mam go lepiej opisać. Jest bardzo, bardzo kwiatowy, dużo róży, dużo jaśminu, dużo białych kwiatów, ale też dużo takich nutek dymnych, kaszmirowych, bursztynowych, otulających, kadzidlanych. Jest on troszeczkę migrenogenny, ale na taką właśnie randkę albo na bardziej na taką imprezę właśnie w trakcie jesieni, na takie wyjście wieczorne jest świetny. Ja nie jestem do niego przekonana i zajmuje się nim moja mama. Pięknie jej to wychodzi. Myślę, że niedługo będzie dęko. Ona pachnie nim niesamowicie. Po prostu niesamowicie. Tu też jest takie dosyć cytrusowe i świeże otwarcie. Taka nawet jakby bergamotka. Nie chcę zmyślać, ale powiem Wam, że jest to zapach naprawdę godny uwagi, bo kosztuje 30-40 zł, tylko że musicie już naprawdę lubić bardzo, bardzo kwiatowe zapachy. Za to drugi zapach, taka trochę perfumetka, to jest Secret Symphony z firmy Lululove. Nie używam tego zapachu, ale wczoraj się przełamałam i się przekochałam, i się zakochałam. Słuchajcie, to jest odpowiednik, zamiennik Baccarat Rouge. I on jest bardzo przestrzenny, ozonowy. Jedni mówią, że jak bandaże, jedni, że jak wata cukrowa, a jeszcze inni, że to są stare książki, stary papier, kurz. Tak dla mnie on właśnie wybrzmiewa. I właśnie na jesień, takie nostalgiczne zapachy. W ogóle chyba jesienią jest modny taki styl Dark Academy Style. I ten zapach jest wprost idealny. Zresztą sama nazwa Secret Symphony, bardzo dużo takiej nostalgii, czegoś nieuchwytnego, mroczny, tajemniczy i ciężki. Też w tym wszystkim uwodzicielski, zadziorny. Dużo pieprzu według mnie, dużo też słodyczy i to wszystko jak gdyby walczy między sobą, trochę takiej cierpkości też. Ciekawy zapach. Jeśli nie wiecie, czy Baccarat Rouge jest dla Was 540, to warto sobie wypróbować właśnie ten odpowiednik. Dodatkowo myślę, że właśnie taka perfumetka jest fajna, jeśli chodzi o zabranie zapachu ze sobą, żeby, wiecie, jakoś zrobić reaplikację zapachu. No, myślę, że ta jesień będzie należeć do tego zapachu, ale muszę jakby znaleźć też przestrzeń w sobie, aby wykorzystać ten zapach, bo trochę się go boję właśnie przez to, że on jest taki ciężki, ale no jest ciekawy, jest. Dobrze kochani, to byłoby na tyle, jest tych zapachów naprawdę mnóstwo. Mam nadzieję, że coś wpadło Wam w oko i w nos, że czymś Was zainspirowałam. Oczywiście traktujcie te moje polecenia z dystansem i subiektywnie albo obiektywnie, bo ja na niektóre zapachy trochę psioczę, a za chwilę zmieniam zdanie, to wszystko, wiecie, się zmienia. No tak to już jest w tym świecie zapachów. Zapraszam Was, słuchajcie, żebyście zostali na dłużej, jeśli tylko chcecie. Zapraszam Was na Instagram, na TikTok, a przede wszystkim do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Cieszę się, że mam tak fantastyczne grono odbiorców, że jesteście, że wspieracie i ciągle kibicujecie. Więc dziękuję, że dzięki Wam mogę dalej rozwijać swoją perfumową pasję. Buziaki i do następnego!